Cześć, z tej strony Łukasz Wojtar z kanału Gitarmaniak. Chciałem Was dzisiaj zachęcić do kształcenia słuchu z pomocą programu EarMaster w wersji Pro. A dlaczego chciałem Was do tego zachęcić? Posłuchajcie tego. Jak czytamy we wstępie do kursu dla początkujących. Dobry słuch muzyczny jest niezbędnym narzędziem dobrego muzyka, dlatego ciągłe ćwiczenie i nieustanne kształcenie słuchu jest niezwykle ważne, jeśli chcesz lepiej grać lub śpiewać. Kształcenie słuchu pozwoli Ci prawidłowo rozpoznawać wysokość dźwięku, interwały, akordy, harmonie i rytmy. Dzięki tej wiedzy zrozumiesz, jak dźwięki współgrają ze sobą, nauczysz się je zapisywać i transponować, śpiewać i grać muzykę ze słuchu i nabędziesz wiele innych umiejętności. Ja pokażę Wam dzisiaj pokrótce poszczególne funkcje i możliwości programu. Szerzej omówimy je sobie w kolejnych filmikach. Program podzielono na cztery główne sekcje. To jest kurs dla początkujących, warsztaty ogólne, warsztaty jazzowe oraz zadania własne. Po kliknięciu w ikonkę znaku zapytania mamy podstawowe informacje o sekcjach i innych przyciskach. Kurs dla początkujących. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, wybierz ten kurs. Warsztaty ogólne, czyli praca z określonymi czynnościami. Pełny kurs dla każdego z działań, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Warsztaty jazzowe, czyli seria kursów jazzowych dla wybranych aktywności, nie dla początkujących. Oraz zadania własne, czyli możemy uzyskać pełną kontrolę i skonfigurować sobie po swojemu lekcję. Tutaj mamy przycisk statystyk, wyników. Tutaj mamy ustawienia główne, czyli skala głosu, brzmienie instrumentów, układ ekranu i tym podobne. A tutaj możemy zalogować się do chmury EarMastera. Co istotne, w programie macie szereg możliwości wprowadzania odpowiedzi. Możesz na przykład podłączyć swoją klawiaturę MIDI bądź pianino cyfrowe. Oczywiście w takim wypadku musisz dysponować odpowiednim interfejsem audio. Możesz swoje odpowiedzi wyśpiewać, stąd dzisiaj użycie przeze mnie dynamicznego mikrofonu. La, la, la. Dzięki podłączeniu mikrofonu możesz także swoje odpowiedzi wyklaskać. Możesz wprowadzać odpowiedzi klikając na poszczególne klawisze wirtualne lub umieszczając nuty na poszczególnych miejscach na pięciolinii. Kurs dla początkujących zaczyna się prostymi ćwiczeniami. Z lekcji na lekcje są jednak one coraz trudniejsze i wymagają dłuższej praktyki. Kurs wieńczą testy końcowe. Poszczególne lekcje w kursie dla początkujących to wysokość dźwięku, rytm, kolejna lekcja z wysokości dźwięku, czas trwania dźwięku, tonacja, takt, subdominanta, nuty z kropkami, dominanta, konsonans i dysonans, proste rytmy, dźwięk prowadzący, trójdźwięki, synkopa, submedianta, inne typy trójdźwięków, łuki, progresje harmoniczne, nieregularny podział wartości rytmicznych, pełna gama durowa oraz testy końcowe. W warsztatach ogólnych mamy do wyboru porównywanie interwałów, rozpoznawanie interwałów, śpiewanie interwałów, rozpoznawanie akordów, przewroty akordów, pochody akordów, rozpoznawanie skal, czytanie rytmu z nut, powtarzanie rytmu, dyktando rytmiczne, korekta rytmu, czytanie melodii z nut, powtarzanie melodii oraz dyktando melodyczne. W warsztatach jazzowych rozpoznawanie akordów, pochody akordów, czytanie rytmu z nut, powtarzanie rytmu, dyktando rytmiczne, korekta rytmu, czytanie melodii z nut, powtarzanie melodii oraz dyktando melodyczne. Zadania własne. Tutaj do wyboru mamy
porównywanie interwałów, rozpoznawanie interwałów, śpiewanie interwałów, rozpoznawanie akordów, przewroty akordów, pochody akordów, rozpoznawanie skal. Czytanie rytmu z nut, powtarzanie rytmu, dyktando rytmiczne, korekta rytmu, czytanie melodii z nut, powtarzanie melodii oraz dyktando melodyczne. Tutaj po kliknięciu wyboru rodzaju ćwiczenia możemy sobie zaznaczyć interwały, jakie chcemy ćwiczyć oraz czy będą one grane wznosząco, obadająco, skalę wysokości i klucz oraz dźwięk wspólny. Dodatkowe opcje to pokazywanie nazw interwałów. Możemy sobie również ustalić ilość pytań. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Osobiście uważam, że EarMaster jest doskonałym narzędziem i ciężko znaleźć na rynku coś podobnego o równie dużych możliwościach. W następnym odcinku z tej serii omówimy sobie i sprawdzimy działanie poszczególnych modułów. Tymczasem gorąco zachęcam Was do korzystania z licencji Pro tego programu, którą możecie kupić w sklepie Audio Factory. Trzymajcie się i do następnego razu.